że na pustelni toczy się ciągle wielka, niewidzialna wojna, której wy nie dostrzegacie. Wczoraj Pan Jezus umocnił mnie trzema świadectwami i przeżyciami, dziela się. Tydzień temu zjawił się u nas młodzieniec 30 kilka lat. Dyskoteki, tatuaże, czy demony na plecach. Przeżył walkę wewnętrzną, przeżył diabła, etc. Wszystko, techno, heavy metal, wszystko najcięższe dzieci. Najpierw nam przyniósł jednego kolegę. Okazało się, że ten w ogóle już tu nie ma. Opętany z grubej rury, na mój widok, ręce na się krzywią, wycofuje się, ani nie powinien, to uciekał. Kiedy go do domu wiózł, tydzień temu, przez 3 godziny go atakował demon przez tego klienta, tylko tego kolegę. Zniszczyłeś moją inteligencję, uraziłeś moje uczucia i zmysły. Taka przyszła burza, że mu powyrywał, ktoś mu powyrywał wycieraczki. Ja mówię, demon, czy ta Marianna jechała do kwitu, to znowu na morzu. Wczoraj przywiózł dzieci wujka, jeszcze gorszy w stanie. Ale sam jest trafiony i daje świadectwa. Ma zwierzę, nazywa się ostronos. Jaki zwierzę jest? Ostronos, gdzieś 6 kg, troszkę mniejszy od mojego dyrektora. Więc chciałbym to spowiedzi, ale to zawczas dostaję materiał, że temat i może koniecznik, niezbędny rycerski. I się ma nauczyć jej przykazań, warunki spowiedzi, podnosząc, Andrzej go prowadzi, konsultujemy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, a nie stracić też. Więc uwagi, zaczyna wyrzucać rzeczy demoniczne od siebie. Ma 700 płyt, heavy, rock, wszystko gruba rura. Postanawia wyrzucić to. Otwiera drzwiczki, szaty, gdzie ma elegancko poukładane, ostro nos podchodzi, to taki mały, kot, większy kot. Ogonem tak chlasta drzwi, jakby jakaś nieboska siła. Drugi raz otwiera, ostro nos, harada równa. Za chwilę patrzy, zsita mu drzwi wokoło cały, żeby tam nie wchodził do drzwi. Nie wolno. Zaczyna słuchać polecanych dzieł, bo to są na te. Co mu robi ostro nos? Słuchawki całe zgryzie. Wziąłem. Nasz bohater obiecał za miesiąc przyjedzie, tylko nie wie z kim, bo już i stwierdził jasno, ja mu to powiedziałem, niech pan pamięta, że odtąd świat pana kolegów kończy się. Będziesz wielkim dziwactwem. Już to doświadczyłem. Nie minęło tydzień, już stwierdzili, że coś się z nim stało. Ten świat szatana jest tak mocny, dla wielu z nas jest kompletnie niedostrzegalny, niewidoczny. Również wczoraj przystąpił X osoba do zakonu, która pustelni nie znała, dzieci niczego przyjechała. Nasz bohater przeżył godzinę W. Małą literką. Bo będą 2 godziny W. Małą literką przeżyją wszyscy. Kościoły będą tak pełne, kapłani będą wiązani do konfesjonału, by tylko słuchali i rozryszali. Ale przy godzinie W trzeba dla człowieka poświęcić od godziny 3, w zależności jaki kaliber przyszedł. Bo on ma wszystkie klatki życia przed sobą, co przeszło, wszystko. Punkt po punkcie. Widzicie, nasz bohater przeżył godzinę W. Dawał nieprawdopodobne świadectwa. Jak nas znalazł? Matka Boża mu kazała przeczytać Ludwika Klimonfo. Spowiednik już nie wiedział, żeby się ma się nim zająć, w niego wejść. Spowiednik mu mówi, odmawiaj, już do ci wystarczy. Był zawoi, ktoś był tam u jego w rodzinie zawoi. Mówią, że jest taki ksiądz suspendowany. Pan sobie mówi tak, jak zasłużył to ma. Dostał karę, ma. Ale coś się stało, jakoś tam trafił na nazwę, kazanie po kazaniu, a zbombardowało go okieneczko, pyk, czy kochasz Marię? Wtedy już wiedziałem, co się ze mną stanie.
startuje na maszyna, włącza nasze kazania i w kółko. Pismo Święte przebił wszystkie lektury. Marię Waltortę 9 tomów nie czytał nigdy. W życiu żadnych książek. Przeczytał dzieci. Mistyczne miasto Boże. Maria Zagrady. Przed Wasulę Rydę. Przerobił siostrę Faustynę. Gryzie wieś dla rzeczy ci. Ja go słuchałem. Później zaprosiłem wieczór, żeby do mnie zobaczyć, co Bóg robi. Człowiek nazwijmy do służby, nie pisaty, nic, nic dzieci. Jakby porównać przestrzeń w skali łączności z Bogiem, to lekko na ósmym punkcie. To większość kapłanów mu do kola nie dorasta. Otrzymuje misję od Matki Bożej, do którego kapłana iść, ale Bóg go do tych spotkań przygotowuje już lata wcześniej. Do trzech wykonał misję, temu zabił Marię Waltortę, temu dał mu Wasulę, poszukiwane. Kapłani płaczą, on się bał iść. Matka Boża mówi, mów sercem i opowiadaj to, co przeżyłeś. Trzecie zdarzenie ducha. Święty Paweł pisze w swoich listach, znam osobę, która była w siódmym niebie. Tam opowiadał o różnych zdarzeniach. Dzieci, Pan Bóg daje łaskę nie tylko dzieciom widzenia rzeczywistości nadprzyrodzonej wokół nas, ale i nasi rycerze mają też taką łaskę. Mnie to tak aż ucieszyło, bo ja bardzo kocham duże czystowe. To są setki tysięcy dusz wyleciało z mojej łóżka. Rekolekcje kapłańskie to było dziesiątki, nie na były parafie, że było 1000 kartek. Ja już pół godziny zacząłem czytać. Tak. Ludzie przynosili się. Odpust zupełny za nie. No to grono przyjaciół na tamtej stronie to jest ogromne. Rozumiecie? To jest ogromne. I moi drodzy, opowiem wam trzy zdarzenia. W Lourdes widzieliśmy przeświato. Nasz bohater widzi, że między księdzem a ministrantem do ołtarza ciszy się tłum dusz łokciami. Wszyscy, którzy w ołtarzu ustawiają się. Elegancko ubrani. Dziś to nie jest, bo tak. On dziś przez całą przeświętą tutaj, przy tym zgarze, widział tak, jak widzę pana Zbysia, duszę czystą, która z nami zielony. A co najpiękniejsze? Ta osoba widziała anioły adorujące Boga w czasie mszy świętej. Dzieci, cieszmy się, że ten wymiar nadprzyrodzony, o którym mówi w naszych orędziach w tomie 29 Bóg Ojciec, orędzie 7 lipca 2017 roku, jest naszym narzędziem.